Także nie nic, proszę Państwa, tylko że my jedziemy tramwajem z Pragi południe. Tutaj mamy akurat centrum, prawda? W Polsce Katolickiej, Polsce w Warszawie. Państwo poznajecie. Ten tramwaj, którym żeśmy tutaj przyjechali, proszę Państwa, z Realu, z Jubilerskiej, no to przecież to jest ogromny sklep, to nie jest nic, tylko to jest sklep. Tam jest Praga, to tam nie jest nic, tylko tam jest Praga, a tu jest centrum, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tu jest rotunda, proszę Państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Także, proszę Państwa, trzeba umieć rzeczy nazywać po imieniu. Jehowa to też nie jest nic, tylko to jest ten, który powoduje, że się staje, to jest imię Boże Stwórcy. Jak nie będziecie używać imienia własnego, no to się ludzie na ulicy nie odezwą. Jeżeli modlicie się do Boga i nie będziecie używali imienia Jego własnego Jehowa, Jahwe, Jehowa, no to się Bóg też do Was nie odezwie. Także proszę Państwa, dzisiaj nie ma nic, tylko to są wszystko właśnie świątojebliwe, te dziady katolickie, które nigdy nie widziały na oczy swoje własne Biblii i jak nie widziały, to nie czytały, nie znały, nie wiedzą nic, co ten Bóg dla nich ciekawego przygotował, że to Królestwo Boże, że tylko o tramwaju wiedzą i o dupie Maryni, o zakonnicy. Także tu przechodzimy o tymi podziemiami, proszę Państwa, Ireczek też tutaj, ten Ireczek Rumunka, jak Torysia mówi, leciał z tymi kanapkami. Ireczek mówi, że marzy o tych pałacach, a mieszka, proszę Państwa, na działkach zwykłych nawet i na mrozie teraz. Także, proszę Państwa, nie nic, tylko no dziady katolickie mieszkają na tych działkach na mrozie. Także z Realu, z Pragi południe, tym tramwajem z Jubilerskiej przyjechaliśmy tutaj do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, pod którym po drugiej stronie Marszałkowskiej jest rotunda. Także wciąż, proszę Państwa, wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, Rzymu Łacina, czyli wyznawcy papieża, czyli co? Czyli, że a, katolicka Polska, a, centralny, no dzisiaj wokół centralnego krąży Danusia i mówi, że rodzinne ma spotkania. Ja mówię, no Danusia, ty moja kochana biedna, dlaczego ty nie idziesz na dobrą do WW, bo tam rozdanie dzisiaj nagród, bankiecik, super i tego, to też może być nieprawdą. A ona mówi, nie, ja to mam rodzinne spotkanie. Także proszę Państwa, jeżeli Wam rodzina by przeszkadzała w poznaniu Słowa Bożego, Biblii, prawdy, to trzeba się od takiej rodziny odłączyć. Jezus bowiem powiedział, że nieprzyjaciółmi człowieka staną się członkowie rodziny Jego. I teraz, proszę Państwa, idziemy tutaj do tego Kerfurka, który znajduje się tutaj pod tą ulicą, gdzie jesteśmy, pod Marszałkowską. I zapamiętajcie sobie ten Kerfurek, on się też poprawia, bo tam nawet można kupić dobrze. I stąd zaraz pójdziemy do Ewki, do restauracji, na kawę, ekskluzywę moi. Twój brat, twoja siostra, matka, ojciec to ci, którzy są w prawdzie. Do Kerfurka, proszę Państwa, wjeżdżajmy tutaj pod tę Marszałkowską i już. Do Kerfurka i już naprawdę. Z Kerfurka jeszcze chodźmy o tu. Czyli szybciutko do Ewki na kawę, do Pałacu Kultury samego Stalina i Lenina, ekskluzywę moi. No a te dziady katolickie, które mówią, że one pałace, to na działkach mieszkają i tam mróz teraz mają zimno jak cholera. A my do Ewki chodźmy na kawę, do restauracji, proszę Państwa, Bistro Trójka, do Ewki naszej na kawę. Nas pałace witają, ekskluzywę moi. Jaki piękny pałac. Na kawę idziemy do Ewki, do Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Nie do żadnego buwu, tylko do... Nie do żadnego buwu, tylko do Ewki, do restauracji, w pałacu. A do Anglo Ameryki Białystok to nie tu, ani do Realu na Jubilerskiej, ani, lecz tylko tu, do Anglo Ameryki Białystok zapraszamy. Szybko do Ewki na kawę, do pałacu. Do Ewki, do pałacu, o Boże, katoliczka w ogóle. No także już jestem. W pałacu jest...